Cześć moi drodzy, hej si szpanki, z tej strony Skorpio, witam was w następnym, kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. Rozegrałem jeden meczyk, koleś miał takie lagi, znaczy już nie takie ogromne, ale miał kurde takie syfiaste lagi i jeszcze mnie zjechał 2-0, czajcie? To jest w ogóle okropieństwo, ja im jeszcze tutaj dam trening drużynowy, widzicie? Jestem tu tak bogaty, że im mogę teraz spokojnie dawać tyle lodu, ile się da. Sprzedał mi się jeszcze przy okazji Falcao, co tutaj się cieszę z tego powodu, bo przynajmniej Falcao nieprzydatny był dla mnie piłkarz, ale mam te 150 tysięcy w kieszeni. Dobra, przegrałem mecz, jeden wygrany, miałbym dwa wygrane, miałbym 6 punktów, mam 3 punkty. Zaczynamy następny mecz i myślę, że tym razem nie powinno mi trafić jakiegoś lagusa. Nie chcę lagera, naprawdę, ja nie chcę lagera. Dawać mi tu jakiegoś godnego przeciwnika. Nie chcę kurwa z lagerami grać. Jak znowu będzie ten koleś z angielski, to ja nie gram. Z nim nie gram, bo to jest lager. W chuj. O, idzie coś. Dobra, teraz jakiś inny. Dobra, zobaczymy, co to za koleś będzie. Oj, człowieku, człowieku, człowieku. Z tobą nie będę grał. Masz lagi w chuj. Widać, że opóźnienie fest. Ja pierdolę. I tak się meczę potem. Znowu ty. Kurwa, chyba mi się nikt inny nie może trafić. Dobra, zobaczymy w sumie, jak to pójdzie z tobą. Jak koleś będziesz miał lagi, to cię zamorduje. Belgia. Pewnie cały skład belgijski. No, trochę Anglii. BPL, znowu. Znowu BPL, no kurwa mać. Ech. Będzie ciężko. Będzie w chuj ciężko. Witają państwa Dariusz Szmakowski i Włodzimierz. No dobra, ale o, i tu już jest płynność. Trzeba przyznać, no i tu się da grać. I tu mogę tworzyć jakieś akcje, no i spokojnie. Tu można jeszcze grać. Jako tako. Niekorzystne warunki atmosferyczne. I Costa? No i pudło Costa. Kurde no. Trzeba się rozgrzać, bo poprzedni mecz mnie tak wkorzył. Wkorzył, co ja powiedziałem? Dobra, Pedro, dośrodkowanie zrobisz. Dobra, i jebut, dośrodkowanie. O, Costa ładnie. Ale no niestety bramkarz lepszy. Dobra, pikę, o, i teraz mogę grać, taka płynność mi pasuje, no. I ten mecz wrzucę, owszem wrzucę, tylko nie wiem czy mi się uda, czy nie, czy wygram. O kurwa. Gościa zlagowało. Chyba rage quit. Oj, ja pierdolę, jaki lag był, widzieliście? Przecież myślałem, że kolesia już wydupiło. Poważnie, tak myślałem przez chwilę. Dobra, zabrać im tą piłkę. Belgia mnie nie pokona, Belgia mnie nie pokona. Dobrze, Valdes. Alba wykop to, dobrze. Pięknie. Pięknie reagujecie. Villa, dobra. O, dzięki. I teraz Villa ma najłatwiejszą drogę. Dzięki za piłkę. Villa pomyślał, dzięki czemu dostał piłkę z powrotem. Niech ktoś tam pobiegnie. Najlepiej, dziękuję. I Alba. O, Alba i dośrodkowanie. Ciekawe. O, i zrobimy drugie dośrodkowanie. Xavi, teraz twoja kolej. No i też nic. Jeszcze, no jeszcze by była jedna akcja, ale koleś chyba nie umiał dobrze dobiec. Tu ma Benteke, która mnie będzie wkurzać. Uważać, no. O, Sergio chciał zabrać bezpec. Ale mu nie wyszło. O luju, o luju. Pique, pięknie. Iniesta, zajebiście. Teraz Diego Costa do Pedro. Pedro ma okazję na strzelenie gola. Jak zajebał. Pięknie, Pedro. Nieźle. I teraz rożnego ci. Ale koleś też ma tu lagi. I to mi nie pasuje. I to mi nie pasuje, bo zaczęły mu się lagi robić. Ale kurde, Pique. Ty nie idź na atak, ty jesteś obrońca, ty masz bronić. O, ma tu Hazarda, więc będzie fuj ciężko. Dobra, podaliśmy już do bramkarza, niech już będzie. Dobra, i ma spalonego. W ten sposób, dziękuję. Dobra, tam wykopiemy trochę tą piłkę, Pique. Dobrze wykopana.
O, i Costa ma idealną drogę. Idealną. Ale Costa mocniej. Już trzy akcje. Dobra, Xavi. O, kurde, znowu broni. Ja pierdzielę. Ten jego bramkarz wszystko chyba obroni zaraz. Do reszty. Dobrze. Ja, i spalony, ale byłaby idealna akcja. No, wręcz perfekcyjna. Noż, kuźwa, co robisz? Co za zmianę robisz? No nie, no chyba koleś chce mnie wkurzyć. Ale ten przynajmniej ma mniejsze nogi. No co za kutwa rąbana. Ja pierdolę. Szybciej. Nie będę na ciebie czekał całego dnia. No człowieku, grajżesz. Ja pierdolę, on mi chce specjalnie na złość przedłużyć mi odcinek. Aha, zmianę robił. Ciekawe po co. Jak mu to gówno da. Co on tam wprowadza? Higuain, Dzeko, David Silva. Uuu, groźnie się zrobiło. Ale nie wiem, co mu w tym to pomoże. Jak ja mam całą Hiszpanię. Pedro, i jedziesz, kurwa. Zrobisz dośrodkowanie z Rożnego. Dobra, no pchaj się z tym Fellaini. I dośrodkowanie, pięknie. Kurde. Ach, nie wyszło. Znowu. No i trzeba uważać na Davida Silvę. Dzeko, kurde, na obronę zadupiać. O luju. Dobrze, pięknie. Dobrze, Xavi. Dobra, pięknie. Już się wystraszyłem, że będzie źle. No kurwa, Baines mi się wpierdolił. Baines, czy Baines. I Costa. No ja pierdolę, co się z tą dzisiaj Costa dzieje? He? Już 7 strzałów i 0 goli. Ja pierdolę. O, dzięki. Pedro, Pedro, ty nie spierdol tej okazji. Dobrze, Rożny jest. Świetnie. No ale ten to przynajmniej lagów nie zabiera. Nie zbiera. Kurde! Walczyć. Dobrze, Jordi Alba. Dobre podanie do Pedro, ale Pedro już szybko... O jebie, ja jebie. Nie, dobra. Iniesta, podaj to dobrze. Oj, chuj. Dobrze, jak Puyol przyjął tą piłkę? Znaczy odebrał im. Dobra, podaj Costa do Villi. Villa tutaj okiwał i okiwa ich dalej. Dośrodkowanie i pierwsza akcja. Kurde, no co robisz? Villa. No spierdolił akcję. Taką zajebistą. Na gola. Dobra, Juan Fran. No tyle już okazji było i wszystkie zmarnowane. Jak do tej pory. Dobra, i tak nasza piłka. I tak nasza piłeczka. Pedro, biegnij. Chuj, że cię pchają. Ale biegnij, kurde. I jedziesz, dośrodkowanie. Chuj. Dobrze, Iniesta. Jezu, Iniesta by strzelił gola, ale niestety jego bramkarz najwidoczniej tu wszystko broni. Dobra, zróbmy dobre dośrodkowanie. O, lagi się odezwały. Oj, Puyol by chciał gola na swoim koncie, kolejnego. Tu podanie, oczywiście spierdolone. Linia obrony oczywiście upadła. O luju. No i kurwa, nie było dobrze. No i teraz jest niedobrze, bo nam strzelić gola, a myśmy na obronę. Nie, dobra, to był nasz błąd. Niedobrze, trzeba to teraz jak najprędzej zremisować. Dobra, przewin to. Dobra, cieszę się, że... Ja pierdolę, co ten jeden jeszcze mój zrobił drugiemu. Nie, dobra, zaraz mu strzelimy. Dobra, Pedro, idziesz od razu. I konstruujesz taką akcję. I mamy Rożnego. Co? Jak? Jak? Nie. Nie wkurzajcie mnie. Pedro. Kurwa mać. Wprowadził Higuaina i mu gola już strzelił. No Juan. Fran. No nie chcesz, żebyśmy przegrali kolejnego meczu, nie? Hazard. Weź to dobrze, podaj. Nie, nie, dobra. Pedro. No Pedro! Kurwa mać. Dobrze, Pique. Pedro, Pedro, ba...
Nie, no i kurwa, stracił znowu piłkę. Nie wiem już który raz. I Villa teraz. Twoja kolej. Dośrodkuj, dośrodkuj! Noż kurwa mać. Nie, i pierwsza połowa przegrana. To jest pewne. Dobra, Juanfran. Pique. Dobrze, jeszcze jedna akcja, jeszcze jedna. Dobra, strzelaj. Kurde, obrońca kompany. Ja pierd... Nie, dobra. Chuj z tym już. I kolejna strata. No i przegrywamy jednym golem, no. Dobra. Mój błąd był w sumie. Teraz już nie zganiam na piłkarzy, to był mój błąd. Czysto... Mój błąd. Jeszcze, dobra. Potem zrobimy zmianę. Jak Costa nic nie strzeli, to wprowadzimy tego drugiego piłkarza. Na zmianę. Dobrze, Busquets. Kurde, nie wiedziałem, że on to zabierze. Dobra, Villa, teraz twoja kolej. Zrób, że jakieś dośrodkowanie. No i chuj. I jeszcze jego piłka, no kurde. Grajcie coś. Miralas, kurwa. Ciekawe, skąd on się wziął ten piłkarz. I moja piłka. No patrz, jeszcze to wychwycił. Ja... Jaka tu jest walka o tą piłkę. Dobra, Villa. I chuj. I chuj. No nie, no i piłki nawet nie umiałeś sięgnąć. Taki niski jesteś, Juanfran. Niech ktoś biegnie w tą stronę, kuźwa mać. No nie, no ja nie chcę przegrać znowu. Pedro! Jeszcze jeden taki błąd, a zejdziesz. I cię wymienię. No i dobra, kurde. Wolał podać przeciwnikowi. Puyol. No nie, no Puyol, ty też? Ty już też się mnie nie słuchasz. Dobra, Iniesta. Ty zrób jakieś porządne dośrodkowanie. W ciebie wierzę. Dobra. Kurwa, i przypchnięty. I przepchnięty byłem, no. Ja pierdolę. Nie! No nie może mi strzelić gola teraz znowu, nie! Dobrze, Valdes. Ja pierdolę. No panika jest. Nie, nie strzelisz mi. Chuj ci w dupę. Ej. Nie strzeli mi jakieś gówno. Jak Valdes tu walczy, kurde, nie wierzę. Tak Casillas już chyba nawet nie potrafi już. Dobrze, Sergio. Iniesta. No zremisujcie to przynajmniej. Dobra, Pedro. A, ja pierdolę. Ten Pedro to mnie chyba chce dzisiaj wkurzyć. Dobra, teraz biegnij. Noż, kurwa, jaką on ma tą obronę. Zaczyna mnie to już wkurzać. Co jeszcze lagi robisz? Dobra, tam, dobrze. Xavi. O kurde, no nie, zablokował mi nawet z voleja. Ja nie mogę. Nie, no po prostu ja w to nie mogę uwierzyć. No, kurde, prześcignij go. Dobrze, wykopana piłka. O, i teraz idealna akcja na zremisowanie. Na zremisowanie. No kurde. Czy to wykorzysta? Szansa! Jest! Villa! Nie, Diego... Co jest grane? To kto w końcu strzelił? Aha, David Villa. Dobra, David Villa. Okej, bo już myślałem, że Diego Costa. Jest! Mamy remis. No i po prostu nie mogę w to uwierzyć. Villa się postarał. No, jest tu przydatnym piłkarzem. Nie ma co. Costa dzisiaj chyba znowu się opierdala na Bogato. Tej, nie dajcie mu gola strzelić. Nie dajcie mu gola strzelić. Kurde, nie! Nie! Ja pierdolę! Diego Costa, schodzisz. No nie wierzę, on to szybko. Nie. Kurwa, na zmianę idziesz, Costa. Dzisiaj znowu rozczarowujesz. Ja pierdolę, nie. Coś tu jeszcze powinienem wprowadzić. Pedro też na zmianę, kurwa. Nie, rozczarowują dzisiaj. I tutaj pomoc też zmienię.
Niech Xavi zejdzie na za Fabregasa, no ja pierdolę. Nie. To będzie koszmar, jak przegram. On ma instynkt zdobywania bramek. Instynkt chyba do srania w gacie. Szpakowski. Kurwa. Grać coś. Coś ty, Dawid Villa, zrobił. Coś ty odpierdolił. On teraz będzie grał na czas. On teraz jeszcze będzie chciał z 5 goli mi najebać. Spierdalaj, Higuain. No nie wierzę, on jeszcze tej piłki nie stracił. No i zgranie w pole karne. Dzeko! No ta główka. Kurwa. Nie. Oto i statystyka. Macie znowu zremisować, mnie to nie obchodzi. Podobny, bardzo wyrównany mecz. Dobra, Delufu. Delufu! Delufu! I jedziesz. Uwaga, zacentrował w pole karne. Jezu, jak tyś to dośrodkował? Jaki dziadat. Nie, dobra. Dziadostwo zrobił. Beskec, dobrze. Fabregas. Znakomicie Fabregas. No nie! No jak on mi tą piłkę zabrał? Ja pierdolę. I czemu ta obrona mi ciągle wychodzi? Czy to wykorzysta? Strzela! O, Dzeko! Broni, to jeszcze nie koniec. Kurwa. Valdez. Przynajmniej ty nie rozpierdalasz systemu. Fellaini. No on to broni wszystko, dobrze. Nie, ja jeszcze wierzę w ten remis. I nie sta. I Munien, biegnij. Zrobisz przynajmniej dośrodkowanie. Jak nie możesz już dojść na... Dobra, dośrodkowanie. Ja pierdolę, zepchnął mnie. Jak nic. No nie, i on znowu ma tą piłkę, ja pierdzielę. Nie, dupa. Pikę, dobrze. Do Iniesty. Iniesta stracił piłkę. Super. Kurwa, ale jakby jeszcze nie lagował. Dobra, jest okazja. Obronił to, ja pierdolę. No i się mszczą takie okazje. I do dupy akcja. Spierdalaj, Higuain. Teraz Dawid Villa. Dobra, walczysz tutaj. Walczysz! Do samego końca. Może być groźnie. Dobra, udało mi się wyrównać w samej końcówce. I remis. Wiedziałem, że ten piłkarz wejdzie i nam strzeli znowu gola, który nas uratuje. Może jeszcze będziemy prowadzić. Zobaczymy. Jeszcze jedna taka akcja. I prowadzimy. Jeszcze jedna taka akcja. Wierzyli, że mogą odrobić tę stratę i opłaciło się. Widać, jak perfekcyjnie opanował grę głową. Dobra, Villa. I ostatnia taka akcja. Jeszcze jedna i kurwa prowadzimy. Dobra, jeb. Ale Villa, czemu... Delufu, no coś ty zrobił. No ja nie chcę się z nim dzielić punktami, no. Chcę to wygrać. Zdecydował się na strzał. Wybija, ale piłka wciąż w polu. No i kupa. I kupa po prostu. No Beskec! Coś zrobił! Ja pierdolę! Piłki nie umiał przetrzymać. Żyd rąbany. Moja piłka. Dobra. Ty, dobre podanie. No, będzie gol. Groźnie, silny strzał. Ja pierdolę. Dobra. 4 minuty jeszcze dodał. 4 minuty. Trzeba uważać. Dobra. No niech ktoś tu podejdzie. No! Podejdź tu ktoś. Kurwa, nikt nie potrafi podejść do jednej jebanej piłki. No i fajnie, Baines. No i dobra, jeszcze raz nasza piłka. Okej. Aut na wysokości pola karnego. Może być groźny. Teraz niech ktoś tu podejdzie z łaski swojej. Tu! Czubie! Ja pierdolę, tu! O, dobrze. Delufu! Kapitalna wrzutka! A, i gówno, nikogo tam nie było. Kiepska centra. Teraz mogą kontratakować. Nie! Nie będzie kontrataku. Dobrze. Jeszcze walczymy. CS Fabregas. Kurwa. Dobrze. Fabregas do środku. I być może przyniesie im prowadzenie w tym meczu. No i nie sta. Dobra, jest remis, niech będzie. Na pewno nie krzyżuje to planu do końca. Dobra, ten mecz uznamy za wyrównany. Były emocje.
Trzeba przyznać. Kończymy. Żegnają się Dariusz Szpakowski i Włodzimierz. No to mamy jedną przegraną, jedną wygraną, jeden remis, ale mamy jeden punkt przynajmniej. Nie narzekam, szczerze mówiąc. No dobrze, niech już będzie, kurde, ten jeden punkt, kurczę. Nie będę już narzekał najwyżej na to. No i dobra. Nie był mecz najgorszy, choć Hiszpania się dzisiaj nie popisała, bo miała trudnego przeciwnika BPL. A BPL, jak widać, jest w chuj wymagające, znaczy w chuj wymagającym przeciwnikiem. To wiecie, jest ciężko ogólnie. Ty się próbuj sprzedawać, Hulk to samo. Może się kiedyś sprzedacie za taką cenę, się wzbogacę. Dobra, chuj z tym. Tego piłkarza próbuję sprzedać, Chestera, za te 3 miliony, bo i tych piłkarzy jest mało na rynku. A jakbym zarobił tak fajne końcy, to nie byłoby problemu. Dobra. Tak czy inaczej, ja wam dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka z FIFA 14 Ultimate Team. Dzisiaj był remis, nie narzekam. Tylko mamy niestety sytuację taką, że do utrzymania mamy szansę na 11 punktów. Przewidywane, ale to nie jest pewne. Znowu. Dobra. Z tej strony był Skorpio i jeżeli wam się spodobał meczyk, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo. Że ten Hino miał takie imię, a nie inne. Dobra, już wyminęliśmy 200k. Już jedziemy do 100 i poniżej 100 i po prostu do końca. Bylebyśmy już byli biedni. Pinzi. Super, katalizator, o, jak miło. Oho. No kurde, co tak FIFA teraz? No i znowu pewnie wiem, wydupi. Nie, no teraz. Kurde, no ta FIFA mi robi na złość. Teraz, kurde, 9 minut przed północą. Ja pierdzielę, znowu. I znowu będę musiał czytywać tego Ultimate Team. Kurde, i jej się zachciało wywalania. Pozdro. Dobra, dajesz. Szybki loading. Bo chcę, kurde, zobaczyć, czy mi się trafi jeszcze toc. No jak nie, no to nie mam szczęścia, bo mam tylko 2 tocy. Tak, nie, w sumie mam 3 tocy z MLS. No kurde. Nie, teraz ta FIFA nie... Nie, jest... Robi mi na złość po prostu ta FIFA. 8 minut, a ja jeszcze nie zdążę pewnie otworzyć tych wszystkich paczek. Jak nie mam, dobra. Fajnie, cieszę się. No ładuj się szybciej, kurde, ścierwo rąbane. Dobra, wysyłaj mi to i nie narzekaj. Znowu jakieś bolońskie koszulki. Włochy też mnie prześladują. Cieszę się, miło mi. Ale na Quixel. I nie gadaj, że mi się... Dobra, sprzedało się. I teraz muszę zrobić takie coś. A, trafił mi się Dempsey, Defoe, Zusi. Więc nie jest ze mną źle w sumie. No szybciej się otwieraj, paczko. Dobra, idzie. Abiati, kurde, kolejne włoskie. Gówno. No i cię wystawię, kurde, masz tutaj szansę na sprzedaż. Okej, dobra. I otwieramy już do końca, ja już po prostu też padam ze zmęczenia, ale daję radę. Dla mnie dzisiejszym wyczynem było przejść na ligę wyżej. Po prostu i wydać milion końców w jeden dzień na paczki. Na paczki. To jest po prostu coś pięknego. Ale 2 tocy są. Nie najgorsze, powiem wam szczerze. Te 2 tocy mogą być napastnikami. To w sumie nie jest tak najgorzej. No nie, no wziąłem tą koszulkę, jaki ze mnie idiota. Znowu abatę, kurde. Czekaj, wystawię go, będę miał 2 abate.
A i tam wrzuciłem jakąś koszulkę przez środek. Już mówię, jestem zmęczony i nie wiem co robię. To wiecie, zdarza się nawet każdemu. Dobra, 180k. 170 chciałem powiedzieć. Quadrato, okej. O! A ta jakiego ma kurde kucyka? Czy tam kokę sobie zrobiła? 15% plecy, o jak było. To pomasuję ładnie. Plus 5% do nogi, taki garniturek normalnie. Cieszę się, naprawdę. Ale to mi nie gwarantuje, że będę miał trzeciego totsa. Bo mi się nie wydaje, żebym go miał. Dobra. I... no i reszta Quicksand, co ja mam poradzić. Jak będzie trzeci totz, to ja jestem zadowolony. Vargas. Tylko tym razem ten drugi. Nie ten z Kanady, a z Chile. Rąbany. A wystawię go. Co mi szkodzi? Montero już mi chyba z 3 razy się wydarzył. A to co za kraj? Algieria, zapamiętam. No kurde, muszę zapamiętać dużo tych flag. O kurde, czym prędzej ta geografia nadejdzie, to tym więcej flag trzeba będzie zapamiętać. A to przydatne jest. O, jeszcze mamy Emirates Stadium. Reszta na Quicksela. Pięknie. Cudnie wręcz. Okej, idzie. Pięknie, zarąbiście, cudnie. Okej, coś specjalnego? Nic. Aha. A, weźmiemy sobie to co trzeba. I reszta Quicksela. No, kurde, ile minut? 4 minuty, no kurde, muszę zdążyć te 4 minuty wydać te końsy. Dobra, Quicksand, trzeba się śpieszyć. 4 minuty mam do północy. A ja powinienem zdążyć pootwierać te paczki w przeciągu tego czasu. A jak nie zdąży, to jeszcze przez północ otworzę i trudno, no. Co ja będę się wysilał? A, dobra, kolejne ścierwo. Dobra, śpieszymy się. Spamujemy. O, obraniak mi się jeszcze trafił. No patrzcie, do Polaków to mam szczęście. To takie rąbane, że mnie to wkurzać zaczyna. Idziesz obraniak na Quicksela, co ty myślisz, że ja cię będę tu szanował, bo jesteś Polak, rodak, nie ma. Bez wyjątku. Dobra. Ostatnie paczki za 100k. O, pizdaro. Ciebie to mogę wystawić na Quicks, czy na ten, na sprzedaż, bo ty tam jeszcze coś jesteś dobry. Z Bayernu to ja tam szanuję każdego piłkarza. Dobra, stópka i maestro. I reszta Quicksand, pięknie. Zaraz skończymy otwieranie tych paczek, tylko muszę zdążyć. Jakbym je szybciej otwierał, to może nadążył. Okej, dawać. Kręć się, kółeczko, kręć. Zebina. Jarzębina normalnie. Ach, Jezu. Przecież dostałem na 3 razy więcej takich paczek niż tych zwykłych złotych, no. I to jest koszmar. Dobra. Jest Rąsia. Wartownik. I reszta Quicksand. Pięknie. Ile czasu tam mamy? 2 minuty. Kurde, nie wyrobię. Nie wyrobię w niecałe 2 minuty. To jest niemożliwe. No może mi opół. No, już po raz trzeci mi ten Arab wyskakuje. Kurwa, wypierdaliście Romana. O, tego może wystawię na transferową. Bo ten może być coś warty. Pięknie. Kurde, żyje jeszcze, no. Otwieram paczki. Dobra.
Może coś będzie, może coś będzie, może coś nie będzie, zaraz zobaczymy. No kurde, idź. Otwieraj te paczki do końca i zbieraj się już do spania, bo ja już jestem całkowicie rozcieńczony. Dobra, jest ta Robinsonada i reszta Quickselki. Dobra, pięknie. Jebut. Jak już przepiłem 900 tysięcy końców, to te ostatnie 100k dam radę bez problemu. Już jest północ, zakładam. Mam prawie północ. Bad Stuber. Fajnie, cieszę się. Naprawdę niezmiernie się cieszę. Zaraz będzie ta magiczna godzina. Wtedy będę miał okazję na kupienie, znaczy na kupienie, na otworzenie ostatnich paczek. I tam może mi się trafić Ibra. No jeżeli teraz, jak nie teraz, to nigdy. No i mamy północ. I akurat jeszcze Messi. Myślałem, że mi coś jak wyrosło. Ty Moszczuk, kurde, Ukrainiec robany. O, Montoya, ale chyba pójdzie na Quicksela. Takie mam wrażenie. Zambrano. Super. I reszta Quicksela. Dobrze. Papa. Dobra, mamy godzinę północ, więc w związku z tym jeszcze damy radę pootwierać tych paczek. Pięknie, 105k, już jestem biedny, no, a byłem bogaty. O, dobra, cieszę się. O, ten pójdzie na tutaj wystawkę. Tutaj szybko ich powykładam. I na Quicksell reszta. Jep, poszło. Dobra. I teraz już spadamy do niecałych 100 tysięcy. Czyli ostatnie 100 kafli przepijamy na paczki. Gindogan, kurde nie. Co za luj. No transferowam, won. I jednak jeden kontrakt, nie. No żal. Po prostu żal. Nie, wysłałem ich wszystkich do klubu, jaki ja jestem inteligent. Jaki ja jestem inteligent.